Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. Asystent szczebla centralnego, no i stoją już piłkarze frontalnie do naszej kamery, możecie ich zobaczyć. No i jest gromkie przywitanie przez kibiców Piast, oczywiście w niebieskich strojach, Śląsk w zielonych. Natomiast jeśli cofniemy się troszeczkę w czasie do naszej ostatniej transmisji w formacie telewizyjnym, to wtedy mecz Pucharu Polski z Motorem Lublin, rezerw Śląska wygrany. No i odbiera piłkę Piast. Kolejny raz są szybsi, natomiast teraz Nauel, jest szansa kontry. Nauel pognał z piłką, zagrał do Quintany. Quintana w polu karnym, ale broni świetnie plach. Mamy pierwszy strzał. Historia z Rakowem Częstochowa, jednak tam za niskie warunki. Teraz świetny przerzut do Jastrzębskiego, przyjął piłkę Niemiec i próbował strzelić piłkę w pole karne, ale przeciwko Sandecji Nowy Sącz. Też istotnie ważne, bo w dogrywce, które dawało nadzieję na zakończenie tego meczu bez rzutów karnych. A teraz urwał się Jastrzębski obrońcą, jest już w polu karnym do granie, ale teraz przyjął piłkę Samiec Talal i uderzenie z woleja minimalnie mija bramkę Gliwiczan. Kolejna dobra akcja. Tą Poznań, no a także udało mu się zadebiutować w Pucharze Syrenki, czyli też w tej reprezentacji U17. Teraz akcja Piasta, przenosimy się w pole karnym Śląska, gdzie tam kiks zanotował Konrad Poprawa. Jest teraz strzał, ale pewnie broni Rafał Leszczyński. No niebezpieczna ta piłka taka. Otworzy nam się to spotkanie, 18 minut za nami. Stadion przy ulicy Oporowskiej wypełniony. No i czekamy na pierwsze bramki w tym spotkaniu. Teraz Nauel miał na plecach Kądziora, ale świetnie porusza się z piłką, niczym baletmistrz. Nauel zagrał na lewą stronę do Garcia. Garcia dośrodkowanie, nieco przeciągnięte, wychodzi plach, piąstkuje. Powiedzieć o minusach, bo mimo wszystko ja bym powiedział, że cały czas teraz dobra sytuacja i jest pierwsza bramka w tym spotkaniu. Kamil Wilczek otwiera. Były zawodnik Piasta Gliwice, wychowanek Atletico Madryt. Teraz dośrodkowanie. A jednak taka próba strzału. Chciał zaskoczyć Mielcarza Chrapek, ale ostatecznie piłka uderzyła tylko w boczną siatkę. Dochutkła chyba, nie wiem czy miał piłkę w ogóle, skrzydłowy. Miał w pierwszych sekundach. I teraz tak fatalne nieporozumienie. Wyszedł z bramki Mielcarz i Łukasz Bejger niemal skierował piłkę do własnej siatki w prostej sytuacji, gdzie naciskał go Gabriel Kirejczyk. Poważną szansę na wykazanie się w tym spotkaniu i obronę strzału napastnika Piasta. Teraz świetne wejście Katrenisa, zgrał do Sapinena, ale tam jest pewny Diogo Werdaska, jednak nie taki pewny. Ma piłkę Sapinen na nodze i przez nogi Werdaski, ale tam broni pewnie Mielcarz. Bardziej do ataku postawili, no być może też wszystko na jedną szalę, ale no i miejmy nadzieję, że ta gra po prostu bardziej stanie się lepsza dla oka. Teraz Katranis w polu karnym i świetna intuicyjna interwencja Mielcarza. I wiemy, że on lubi i potrafi tym językiem dobrze operować. Teraz fantastycznie Jeboa i zaostrzyła się sytuacja między Krapkiem i Jeboa. No teraz Exposito jeszcze podleciał, szukając troszkę ognia. Olsen jeszcze klepnął Krapka w głowę lekko, ale tutaj Jeboa, naprawdę gdyby nie przerwała się ta akcja, to ciekawie by się zrobiło, bo zaczął tam sobie między rywalami przekładać piłkę. No i żółta kartka dla Jakuba Czerwińskiego, który zaczął się wykłócać. Teraz jeszcze Wukowicz w rozmowie z Olsenem. Wtargnął w ogóle na boisko trener Piasta Gliwice. Gdzie jest sędzia techniczny? Sędzia techniczny jest nieprzytomny na razie przy linii bocznej zupełnie, wszystko musi uspokajać główny arbiter tego spotkania. Może teraz Adrian Łuszczarz spróbuje zabawić się w Damiana Kądziora i posłać perfekcyjną piłkę w kierunku bramki Piasta, ale wszystko ona zakończyło się. Ona zatrzymała się na pierwszym obrońcy, teraz wypadł, uderzył głową. Pierwszy celny strzał w drugiej części spotkania. Pierwszy celny strzał, 83 minuta, no naprawdę. Nie spieszyli się za bramkę Śląska, ale podniosła się znowu wrzawa i doping na trybunach. Teraz ciekawa wymiana piłki pomiędzy Łyszczarzem a Kączkowskim, ale ostatecznie błąd techniczny sprawił, że ta akcja nie poszła dalej. Jest Chrapek. Chrapek zagrywa do Tomasiewicza. Dużo przestrzeni ma. Ma pomocnik Piasta. Jest świetne zagranie i poprzeczka ratuje Śląsk Wrocław. Chyba w ostatniej akcji tego meczu. Świetnie znalazł się tam jeden z zawodników. Tylko kilka sekund i mecz się właśnie zakończył.
Śląsk Wrocław przegrywa 0-1 z Piastem Gliwice w meczu towarzyskim otwierający rok 2023 dla Śląska Wrocław.